Witajcie. Chciałem zrobić takie bardzo szybkie info odnośnie tego, że gdyby się stało tak, tu się przesyła Super Meat Boy, patrzcie, przesyła się Super Meat Boy, już 25%, jeszcze jakieś 6 godzin i się prześle. Dobra, ale nie o to chodzi. Jeśli by się tak zdarzyło, że nie wrzucałbym filmików przez dłuższy czas, to zdarzyła się sytuacja taka, że po prostu mój komputer umarł śmiercią tragiczną. Niestety. I jeśli tak się zdarzy, to będę starał się nie tyle wrzucać filmiki, co informować was od kogoś innego, w jakim stanie jest naprawa tego otóż mojego sprzętu kochanego. I tak jak mówię, ostrzegam, jest to... Nie chcę was po prostu zostawić w pewnym momencie, żebyście mi nie uciekli, bo mam was już 10, haha, żebyście mi nie uciekli z kanału. Nie, to są moje prywatne rzeczy, nie. Żebyście mi nie uciekli z kanału, żebyście nie pomyśleli, że przestałem nagrywać. Po prostu najprawdopodobniej, gdy przestanę rzucać filmiki przez dłuższy czas, około tygodnia, jeśli w tygodniu nie pojawi się żaden filmik, to znaczy, że mój komputer umarł śmiercią naturalną i niestety będę dawał znać o sobie, będę dawał znać, że żyję, ale niestety możliwe będzie to, że przez dłuższy czas może mnie nie być. Chociaż nie wykluczam, bo nic takiego może się nie stać. No. Coś się dzieje z moją płytą główną. Najprawdopodobniej mam uszkodzony mostek północny, i który się cholernie grzeje. I niestety, no, póki nie uzbieram pieniędzy i nie wymienię płyty głównej, to tak jak mówię, to ostrzeżenie działa. Jeśli uporam się z tym problemem, wymienię płytę główną, wymienię zasilacz, wtedy ten filmik zostanie usunięty z internetu, z mojego kanału. Więc, tak jak mówię, jeszcze raz. Jeśli przestanę nadawać przez jakiś czas, to się nie martwcie, wszystko jest w porządku. Wrócę, na 100% wrócę, tylko naprawię tego zgrzyta, który szumi gdzieś tam w tle. Jeszcze jedna rzecz. Gdzie ja to mam? Momencik. Jeszcze jedna rzecz. Taka mała informacja. Ty stop. Ty mi tu nic nie puszczaj. Kerios. Super, że lubisz koszankę. Tak jest. Konkurs jest aktualny. Jak jeśli cztery osoby, tak jak tutaj pisałem, jeśli odezwą się do mnie jeszcze cztery osoby, które lubią koszankę, to jak Boga kocham, potnę tą płytę Mortyr 3 i wyślę wam w kawałkach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. To było... A dobra, zerknijmy sobie tutaj. O, ktoś mi wydał komentarz. Aha, Mr. Draznarek odpowiedział na komentarz. Dobra. O, właśnie, o to mi chodziło. Zobacz wszystkie komentarze. Grizzilla Game. Nagraj grę przeglądankową. Tak jest, nagram tą grę. Fosfor Beta 2. Tego dalej nie przeczytam. Nagram to, na bank to nagram, bo mi się podoba. Tego Sherwooda MMO niestety nie nagram, bo nie przepadam za tego typu grami. Jak widzę, że ktoś lata z mieczem, to mnie czyści. Chyba, że to jest jakiś bóg śmierci, jak na przykład w tym. No, wiecie, o co chodzi. Jest taka gra, co bogiem chmielę. Dobra. Także tak. Nagram na bank fosfor. Na fosfor beta dwójeczkę nagram na stówę. Także tego się spodziewajcie. To takie małe informacje. Co tu jeszcze? Wernix, kurwa mać, wreszcie się odezwałeś. Chłopie, jak ja bym mógł, to ja bym cię jeszcze raz zasubskrybował. Jak Boga kocham. Wchodźcie na kanał Werniksa. Werniks ma... Zaczyna mówić.
zaczyna mówić, pierwsze zagrajmy, jakie zrobił zagrajmy z Penumbry, mod V1.1, odcinek pierwszy, i mówi do nas i po prostu jest zajebiście. Wreszcie Wernix coś do nas powiedział. Co my tu jeszcze mamy? Przy okazji popolecam wam jakieś fajne kanały. Właśnie. Od razu zobaczycie sobie, kogo subskrybuję. Subskrybuję w cholerę ludzi i wszystkich oglądam, tak szczerze mówiąc. Jeśli widzicie te subskrypcje, subskrybujcie wszystkich od góry do dołu, bo są fajni. Szczególnie bądźmy poważni. Rewelacja. Gość robi... wejdźcie na kanał Bądźmy Poważni i zasubskrybujcie go. Robi historię memów. Po prostu robi to tak rewelacyjnie. Chyba jedyny kanał na w polskim YouTubie, gdzie ktoś robi historię memów internetowych. Po prostu rewelacja. Ja się tyle uśmiałem przy tym. Świetny kanał, zapraszam. Bartek Gmail, świetny kanał. Bankowo, świetny kanał. Bungo, Bungo to już w ogóle jest. To jest chyba jeden z pierwszych let's playerów. Tak, mam JJ Jokera, który napierdala w Minecrafta, a teraz robi nas bambuko, ale to nic. I tak lubię te jego minecraftowe wypociny. No, chyba jedyny youtuber, którego subskrybuję, który nagrywa Minecrafta, i tylko dla Minecrafta go, szczerze mówiąc, subskrybowałem, bo naprawdę Minecrafta odwalał niesamowitego. Wejdźcie na Official Kitek, robi fajną muzyczkę. Bodajże teraz zrobił piosenkę z Karolkiem 95. Karolka również polecam. Karolek 95, świetny, po prostu świetny zagrajmer i vloger. Robi takie vlogi, że po prostu pampers mi się przepełnia moczem po 5 sekundach. Zły Korek, kolejny recenzowicz. Odpierdala takie recenzje, szczególnie gier kaszankowych. Super. Kogo my tu mamy? Werniksa mamy, tak jest. Szukam chłopaków. TheGame.pl też zapraszam na ten kanał. Chłopak, co chłopak robi? Chłopak robi Dead Space, proszę. Cry of Fear. Ja go oglądam nie tylko i wyłącznie, ale szczególnie dlatego, że robi Don't Strafe? Strafe? Chyba Strafe, Don't Strafe. Nie bądź głodny. Po prostu ta gra mnie miażdża, a niestety nie mam kasy, żeby sobie ją kupić. Robi, widzę Far Cry'a, trójeczkę, Warzy. Zapraszam na jego kanał, świetny kanał. I z filmiku informacyjnego zrobił się filmik o kanałach, ale to nic. Tak, subskrybuję Beczkę, wstyd. Suchy kanał, no jego nie trzeba polecać, gość po prostu rozbraja system. Saushido też robi fajne robi poradniki. Robi świetne poradniki, vlogi, jak i let's playe. I to let's playe z nowych gier, jak i ze starych gier. Robi mensę. Co on jeszcze robi? Jakieś udziwnienia. Koleje Śląskie na przykład robi. O, ja bardzo lubię Koleje Śląskie. Aż sobie później zerknę na to, bo nie widziałem. Rojo, no oczywiście. Rock, oczywiście. No nie byłbym sobą, jakbym nie miał ich zasubskrybowanych. Tak jest, recenzje horrorów, też świetny kanał. Też facet robi fajne recenzje. Chyba jedyny recenzent horrorów na polskim YouTubie, taki bardziej poważny. Robi też let's play, ale let's play z nim nie lubię. Wolę jego recenzje zdecydowanie. I tylko dla nich go kanał zasubskrybowałem. Tak jest, PewDiePie. No kurwa, kto nie zna PewDiePie'a? O właśnie, Mr. Dranzerek. Mr. Dranzerek robi symulator farmy. Tak jest. Odcinek drugi, odcinek pierwszy. A ja na razie, chłopaki, do dwa odcinki. Widzę przywitanie nowego roku, informacyjne granie. Ale symulator farmy w ich wykonaniu po prostu miażdży mi suty. Rozbraja mnie niemiłosiernie. Po prostu są świetni. No, są świetni. Bongo, Maja? Chyba zaraz idę spać, bo mnie chyba trafi szlak. A bongo, Maja. No, czy nie uważacie, że to było piękne? No, a baja bongo.
Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jak już tu siedzę na tej stronie z moimi subskrypcjami. Pyta.pl, no tych panów też nie trzeba przedstawiać. Kogo my tu... Mano Game, tak jest. To jest chyba mój ulubiony zagrajmer. Uwielbiam Bunga, uwielbiam innych i tak dalej, ale po prostu Mano Game'a ubóstwiam. Facet, nie chcę nikogo obrazić, ale jest na pewno grubo po 30. I tak się go wybitnie słucha, że to się w pale nie mieści. Facet jest rewelacyjny. Ma tych zagrajmy już w cholerę. Już go subskrybuję kilka lat. Miał długą przerwę, chyba mu się małe dzidzi urodziło. Wszystkiego dobrego, jak mnie oglądasz. I zrobił sobie małą przerwę, ale wrócił. I wrócił i to z niezłym kopem. Jak zaczął nagrywać, tak zaczął nagrywać 30 let's play naraz, ale to nic. I tak go uwielbiam, po prostu gość jest przezajebisty. Makfra, czyli niekryty krytyk, normalne kartony, no bo któż nie ogląda Kapitana Bomby? Co my tu mamy? Gridzilla Game, też polecam, już chyba polecałem. Flash Studio, tak jest, to jest odnoga... Drugie zajęcie Karolka 95 wraz z kolegami nagrywają amatorskie filmy a la horrory, ale powiem wam, że naprawdę mi się podobają. Są dobre, są naprawdę dobre. Buraczek Cebulaczek, tak mnie wkurwia ten gość, ale uwielbiam te jego wypociny słuchać, tych jego audiologów. Jak wyzywa wszystkich i hańbi cały polski naród. Nie no, żartuję. Black White, tak jest, świetny kanał. Typowo hardware'owy. Chociaż software'owy też, jak najbardziej. Facet robi recenzje wielu produktów. Poleca wiele firm. Robi na przykład robi wypisy, jaki można komputer kupić sobie za 2500. Świetna sprawa, czy tam za 4000, za 1000. Prezentuje wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne, komputerowe, testuje obudowy, rozpakowuje sprzęt wszelaki, doradza widzom, jest zajebisty pod jednym względem, że kto do niego napisze, zawsze odpisze. Pisałem do niego już kilkakrotnie, i nie było tak, żeby mi nie odpisał. Jeszcze nie miałem ani jednego filmiku na internecie i wśród tylu wiadomości, ile on dostaje, po prostu potrafił do mnie napisać i to mnie cholernie cieszy. Więc polecam wam konto o nazwie Black and White 321. Zresztą widzicie to na ekranie. Bartka Gimalta, jak najbardziej. Recenzje gównianych gier. Tak jest, to z jego recenzji biorę te gówna, w które gram. No i bankowo. Bankowo to jest kto? To jest Abbaster, tak jest. Abbastera też chyba każdy zna, nie muszę polecać. Drugim jeszcze był takim gościem, który hardware robił. Jak on się nazywał? Dawid, tak jest. Dawid N20 też robi świetne filmy, tak jak Black White. 321 robi filmy o sprzęcie. Obydwoje faceci robią mniej więcej to samo, ale różnica w prezentowaniu sprzętu, gier czy tego typu rzeczy jest ogromna. I obejrzę u Black White'a filmik o tym samym sprzęcie, a później lecę do Dawida obejrzeć jego zdanie na temat jakiegoś sprzętu, więc jest dobrze, naprawdę. Mamy już 15 minut filmu i na tym chyba sobie zakończymy. Pamiętajcie, najważniejsze, jak zniknę, to jestem, wrócę, będę na pewno na stówę. Jeśli o kimś zapomniałem, kogo miałem polecić, a mi wyleciało z głowy, to nie martwcie się, takie filmiki będą i najprawdopodobniej będę jeszcze ludzi polecał, a to są moje subskrypcje, weźcie to zamknijcie. Fuj, co ja pokazuję w ogóle? Jak to zminimalizować teraz? Kurczaki. Dobra, niech będzie. O, zróbmy tak. Pokaż pulpit. Jep. A, spójrzcie na mojego węża. Dobra. Jak zniknę, to wrócę. Nie martwcie się nic. A tymczasem
Trzymajcie się, cześć i do następnego. Oglądajcie jutro Meat Boya, a może pojutrze Dead Space się pojawi. Trzymajcie się, cześć.